Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgus, a Wy oglądacie kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Custom Level Egypt and Beyond. Zaczynamy poziom czwarty o nazwie The Torch Challenge i ten poziom ma trzy sekrety, a więc najmniej z dotychczasowych poziomów. Jezus Maria, tylko poczekajcie sekundę, zamknę drzwi, bo pies mi szczeka, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. I teraz tak, za tym poziomem nie przepadam z racji tego, jak sama nazwa wskazuje, będziemy się tutaj bawić pochodnią. Będziemy wykonywać różne skomplikowane manewry, zręcznościówki i tak dalej, z pochodnią w ręku, więc to mi się nie podoba. Ale póki do tego dojdziemy, to na razie możemy sobie tę pochodnię tutaj rzucić na ziemię, bo na razie nie mamy otwartego przejścia. Dobra, tutaj mamy zwój, który sobie przeczytamy. To jest podpowiedź chyba jakaś do tego, co tu trzeba zrobić. Do not lose your torch. If you do, you know where to find a new one, right? Tak, czyli jeżeli zmarnujemy tę pochodnię, którą teraz tutaj mamy, będziemy musieli udać się po drugą, czyli przejść przez ten portal i wrócić do poprzedniego poziomu, gdzie były te pochodnie, podpalić i przyjść tutaj. Ogólnie z tą pochodnią będziemy się musieli udać tam na dół, ale tam na razie są pozamykane kraty, więc na razie nic z tym nie zrobimy. Musimy sobie je pootwierać, dlatego też idziemy tutaj. Tu będzie woda, tak jest. O, dobra. Co my tu mamy? Tutaj mamy znajdźkę. Ogólnie tutaj nie będzie ciekawie w tym poziomie, no. Bo będą trudne momenty, no i dlatego nie przepadam zbytnio za tym poziomem. Ale dam radę, no wszystko trzeba przejść, tak? Dobra, tu będzie wysoka drabinka, więc wbijamy na górę. I ogólnie tutaj zdobędziemy drugą część artefaktu. Pierwszą zdobyliśmy w poprzednim poziomie. To był ten taki kryształek mały, a teraz zdobędziemy taką figurkę. I połączymy sobie ten artefakt w całość. A ogólnie z pochodnią musimy się właśnie dostać tu, gdzie teraz idziemy, czyli tu na górę. Tylko oczywiście widzicie, że po drabinie z pochodnią nie wejdziemy. Więc musimy sobie znaleźć inną drogę tutaj na górę. No i tutaj będzie trochę zabawy, niestety. Będzie dużo faili. Okej. W końcu udało nam się wejść. Teraz pytanko. Aha, dobra, tu jest dźwignia ukryta, którą trzeba pociągnąć. Ważka. Leci ważka. Wydaje mi się, że w tym customie nie było ważek wcześniej. Czy były? Poczekajcie. Bo już teraz nie ogarniam. Już mi się mylą customy, ale wydaje mi się, że nie było. Były mutanty chyba tylko. Ale mogę się mylić. Poprawcie mnie w komentarzu najwyżej. No chodź tu. Gin. Głupia ważko. Nawiązanie kolejne do Tinosa z trójeczki. Tam również były te przeklęte ważki. Całe szczęście tutaj one tak nie działają, nie pojawiają się non-stop w nieskończoność. Tutaj od czasu do czasu jakaś tam jedna czy tam dwie nas zaatakują, więc nie będzie tutaj zbytniego problemu z nimi. Tutaj mamy dźwignię, która otworzy nam kratę, która jest umiejscowiona przy tej drabince, po której wchodziliśmy, więc zaraz tam zejdziemy. Tylko czy pytanie, czy tutaj jeszcze coś jest. Tak, tam musimy podpalić tamtą pochodnię, tamto miejsce, więc na razie tutaj nic. Tu mamy mosty niestety niepostawione, że tak powiem, w cudzysłowie, więc nie przejdziemy na drugą stronę. Tam już widzicie, co będzie, z czym będziemy mieli do czynienia tam na dole. Będziemy skakać właśnie. Dobra, no to schodzimy w takim razie tutaj. No i teraz czekają nas zręcznościówki. Tylko pytanko. Czy ja na pewno wszystko tam zrobiłem na górze? Chyba tak. Tak mi się wydaje. O sekretach pamiętam. Oczywiście Mystery Stone również tutaj jest. A więc damy radę. Dobra. Zapisywać teraz będę w dziwnych miejscach, więc przygotujcie się na to. Okej. Tu poszło sprawnie. Tak. Na dodatek tutaj trzeba uważać właśnie. Aha, zajebiście. Pierwszy fail. Za wcześnie skoczyłem. Trzeba uważać jeszcze na te płomienie, które tutaj płoną. Dlaczego, Laro, nie możesz tam skoczyć? Z czym ty masz problem?
O Boże święty, ledwo się udało. Dobra, i teraz pytanko. Ja sobie tutaj zapiszę, bo tam jest kolejny płomień z tego co widzę. O, teraz chyba będzie idealny moment, chociaż nie wiem, czy zdążymy się przesunąć. Chyba zdążymy. Tak, on już teraz chyba płonie, tylko go nie widać. Tak, tutaj teraz mamy kolce. Tam jest apteczka, ale to nie jest pułapka, nie martwcie się. Można tam spokojnie wskoczyć, jak widzicie. Podnieść sobie apteczkę. Tutaj mamy dźwignię naścienną, która otwiera nam jedną z krat. Tutaj mamy mnóstwo tych krat, nawet nie wiem ile, ze cztery minimum. I takie cztery dźwignie musimy tutaj odnaleźć, skacząc i szukając tutaj tych dźwigni właśnie, aby otworzyć sobie drogę tam, gdzie wam mówiłem, że będziemy musieli skoczyć z pochodnią. Dobra, a więc chyba teraz trochę zlamiłem, no. Jezus Maria, podpaliła się. Myślałem, że się uda na farcie, a jednak się nie udało. O Jezus Maria, Laro! Nie podpal mi się tylko. Dobra, tutaj teraz sobie zapiszemy. I hopsa. Dobra, udało się. Teraz tak, tutaj gdzieś jest jakiś sufit, więc trzeba w odpowiednim miejscu skoczyć do tyłu. Łap się, okej, okay, to wyszło sprawnie. Teraz też zapiszę. Tak, tutaj w górę. Teraz tylko mogę wam pokazać nawet, że nie da się tutaj wejść, bo tu akurat ta pułapka zadziała, więc nas zabije od razu. Dlatego musimy się odbić do tyłu i najpierw ją zdezaktywować. A tutaj do tego służy ta dźwignia właśnie naścienna. I przy okazji też otwiera nam się kolejna krata. I teraz już możemy bezpiecznie sobie tutaj wskoczyć. Okej, teraz idziemy, ruszamy na dół. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, mam nadzieję, że tak. Okej. Ledwo się udało. I teraz jest kłopotliwy skok, bo tutaj trzeba wyczaić odpowiednie miejsce, z którego trzeba skoczyć. Trzeba się dostać, o, do tej dziury tam właśnie, do tego przejścia. Ale to jest trudne. Ja powiem wam szczerze, że tutaj spędziłem mnóstwo czasu przy tym skoku. To jest jeden z bardziej denerwujących skoków w tym customie, ale jak widzicie, udało mi się jakimś cudem. Więc idziemy dalej. Myślałem, że tu będę musiał robić cięcie, ale jednak aż się ucieszyłem z tego wszystkiego, że mi się udało. Teraz będzie mała, niemiła niespodzianka, może tak. Tak, pajączek na nas wyskakuje i to dosyć taki sporawy. Na początku, jak tutaj przechodziłem ten kastrum, to naprawdę się przeraziłem tym pająkiem. Tak nagle z dupy mi wyskoczył. W ogóle tu nie było nawiązań, żadnych pajęczyn ani nic, dlatego tak się przeraziłem tego pająka, że po prostu masakra jakaś. I to nie koniec pająków w tym kastomie, jeszcze kastomie, w tym poziomie. Jeszcze kilka razy się z nimi zetkniemy. Dobra, i kolejne skoki. Jezus Maria, łap się. O nie, spalę się. Kurde, myślałem, że zdążę. Czyli tutaj też trzeba odpowiednio ten czas jakby wyważyć. Tak, no tak na pewno nie wskoczę. Trzeba trochę pod innym kątem. Nie. Kurde, miałaś się złapać tam, bo ja nie mogę tu skoczyć od razu, bo tu jest ogień. Oh God. Dobra, zapiszę teraz. Mam nadzieję, że teraz będzie idealny moment na skok. Złap się tego. Kurde. To jest ciężkie właśnie, żeby się złapać tego. Ja pierdzielę. A czy uda mi się tak? Jezus Maria, udało się. Dobra, nie trzeba się było tam łapać. Tutaj będzie kolejna niemiła niespodzianka. No chodź. No mi jeszcze wypchnął. No zajebiście po prostu. Oh God. Won, głupi pająku. Nie strasz mnie tutaj. A teraz tak.
Tam chyba na razie nie. Póki co, tutaj jest ukryta naścienna dźwignia. Jej się również tutaj mnóstwo czasu naszukałem, bo ona jest właśnie tutaj, gdzie ten pająk spadał. Nawet nie chciał mi się tam zaglądać, bo stwierdziłem, że nie, to będzie creepy. Jeszcze mi drugi wyskoczy na łeb i co będzie? Chyba ostatnia krata została, więc ostatnia dźwignia nam została do przesunięcia. Tutaj mamy apteczkę. O, dobra, czekajcie. Czyli teraz. Tu jeszcze gdzieś będzie ten pająk, tylko nie pamiętam w którym miejscu. Tak, to jest niestety niefajna pułapka, z racji tego, że ona mi zawsze mnóstwo życia zabiera. Ja nie potrafię jej przeskoczyć w. No więc właśnie, już od razu zginąłem. Nie potrafię jej przeskoczyć w miarę bezpieczny sposób. Wiem, że da się ro zrobić rola takiego, ale to właśnie też nie jest łatwe. Trzeba w dobrym miejscu stanąć. Ewentualnie można też zrobić skok, jakby taki z. No, dobra, uszło. Ale będziemy się musieli jeszcze tędy wrócić, więc. Nie uśmiecha mi się to. Tu gdzieś jeszcze będzie pająk na bank. Tutaj mamy apteczkę. Dobra, będziemy tu tak przeskakiwać jak tam. Bo widzę, że to jest chyba najlepszy pomysł. Jezus Maria, nie kontrol, tylko alt. Wciskam zły przycisk. Oh, God. No i teraz to mi zabrało prawie całe życie. Wybaczcie, że ja tu tak będę wczytywał. Skacz. Dobra, trudno, mamy mnóstwo apteczek, po to je zbieraliśmy, żeby z nich korzystać, więc powykorzystujemy trochę ich w tym poziomie. Boże, jeszcze jedno. Oh, God. Zawsze mam z tym kłopoty, powiem szczerze. No teraz to zginąłem. Trzeba chyba wziąć apteczkę. Okej. No. Dobra. Ujdzie. Mamy tutaj dźwignię. Otworzy nam chyba ona. Aha, tutaj przejście do tego artefaktu. To spoko, ale jeszcze potrzebujemy jednej dźwigni naściennej. Gdzie ona była? O, to jest pytanie, gdzie ona była? Aha, tam jest jeszcze jedna dźwignia. Dobra, bo to było zamknięte wcześniej. I teraz się otworzyło właśnie. Więc wszystko jest jak najbardziej okej. Dobra, walić to. Bierzemy kolejną apteczkę. Już nie chce mi się z tym bawić. I teraz chyba będzie pajączek ostatni. Z tego co pamiętam chyba, ale. Tak, jak pociągniemy dźwignię, dopiero on wyskakuje. Jezus Maria, jak mnie przestraszył. Won. Dobra, i teraz tak. Tu jest ogólnie sekret tam na górze. Tylko oczywiście nie da się tak. Stąd dostać, zwyczajnie. Dostaniemy się tam dopiero, kiedy nalejemy do tego pomieszczenia wody, więc trzeba to zapamiętać. I na razie sobie zostawimy to w spokoju. Chyba pająków już nie będzie, z tego co pamiętam. O, teraz idealnie, nawet życia nie straciliśmy. Tutaj trzeba po prostu wybrać odpowiedni moment skoku. Ale to nie jest wcale takie proste, niestety. Dobra, czy ja dobrze zrobiłem? Chyba tak, tu będzie wyjście. O, teraz to mi z. O, też nie zjechało, no widzicie. Już trochę się wprawiłem w to wszystko. A więc teraz tak. Tędy. Nie wiem, czy to będzie dobry moment. Właśnie. Dobra, tu na razie jest ok. Ale tu się ogień pali, kurde. Ten skok też będzie trudny, już to widzę. Aha, dobra, może się złapiemy krawędzi. Wypadałoby. No tak, tu można przeczekać sobie. Na odpowiedni moment. Ale to będzie ciężkie. Przesuń się. Jest! Dobra, udało się. Mamy nasz artefakt. Tak, i teraz musimy wbić znowu na górę. Z tego co pamiętam, chyba. Tak, musimy wbić na górę, bo my w sumie musimy wrócić z powrotem do pochodni teraz. A nie wrócimy się tą samą drogą, którą tu którą żeśmy tutaj zeszli, ponieważ tam był taki spad dosyć wysoki, nie wiem czy pamiętacie, i była woda. Więc dobra. Połączmy sobie od razu ten artefakt. On był też również wykorzystywany w Tomb Raider 4. Sam talizman. Okej, zapis i możemy wbijać na górę. Teraz tylko pytanie, czy ja tak wskoczę. Aha,
Dobra. Nie do końca tak no, to miało wyglądać, no ale spoko. Kolejne wchodzenie na górę, trochę to potrwa. Możecie sobie ciut to przewinąć, bo tutaj nic ciekawego oczywiście nie będzie się działo. Tak, wrzucimy sobie ten talizman, tylko nie pamiętam, co on nam da. Czy te mosty się rozsuną, czy coś tam się zadzieje na pewno, tylko właśnie nie pamiętam do końca co. Pewnie jakaś ważka też nas zaatakuje standardowo. O, okej. Albo te mosty się rozsuną, możliwe. Rozwiną raczej. Tutaj trzeba włożyć ten artefakt w tym miejscu. Jakaś niewidzialna siła go tam uniesie do góry zaraz i włączą się jakieś dziwne energie, nie wiem. Nieważne. Co się zadziało? Aha, tu się otworzyło chyba. Come on. Ta dźwignia tutaj trochę przeszkadza. O Jezu, ważka za mną. No, zajebiście. Won, ale nie zatruła mnie. Urządliła mnie, ale nie zatruła, więc... Może one nie działają tak jak te w trójce, nie wiem. Nie pamiętam. Nie chcę was oszukać. Dobra, tu otwieramy klapę. Zdobyliśmy małą apteczkę przy okazji, zapiszemy. I teraz dostaliśmy się bodajże tak, do tego pomieszczenia, gdzie zaczynaliśmy level. Tutaj mamy pochodnię. Podnosimy ją w takim razie i możemy teraz już zwyczajnie zejść na dół. Tyle tylko, że chyba tak się zabije. A nie, nie zabije się, dobra, to nie było na tyle wysoko. Tak, tutaj mamy te kraty pootwierane, to było właśnie w tym miejscu. I teraz będą skoki dziwne z pochodnią w ręku. Na płytkach, które się, no właśnie, rozwalają. Tutaj trzeba wybrać odpowiednią długość skoku. No zajebiście, nie tak to miało wyglądać. Oh god. Dobra, udało się. Teraz pytanie, chcę sprawdzić, czy ta pułapka działa, czy... Nie, dobra, mogłem wskoczyć tutaj sobie zwyczajnie, więc luzik. Tutaj podpalamy sobie oczywiście te... Boże, kadzidełka, nie wiem jak to nazwać, wybaczcie mi. Będę na to mówił kadzidła. Takie dosyć duże. Chociaż to się jakoś inaczej nazywa. Dobra, zapis. Możemy lecieć dalej w takim razie. Aha, nie tu. Dobra, czaję już. Trzeba bardziej na prawo, czyli muszę nie z tej strony, tylko tam. Dobra, teraz jest już wszystko jasne. Dobra, i każdy kolejny skok będzie trudniejszy, niestety. Każda kolejna sekwencja skoków raczej. I tu nawet ciężko zapisać, bo. Aha. Troszkę za wcześnie skoczyłem, a zapowiadało się dobrze. No. Kurde. To jest ciężkie właśnie pod tym względem, że tam jest mało czasu na reakcję. A jakbym zrobił o tak i teraz kurde. O, to będzie ciężkie. No skacz. Ona za daleko jest, muszę jak maksymalnie jakby bliżej tego klocka, bliżej lewej strony, tak? To była lewa bodajże. No ale kurde. Och, gad, ale ma problemy teraz z tym skokiem. Nie no, za wcześnie skaczę, ewidentnie. Ale ja to robię tylko dlatego, żeby po prostu maksymalnie się przesunąć na lewo. Teraz musi się udać. Dobra, jesteśmy w domciu, w końcu się udało. Trzeba to było rozkminić. Podpalamy tutaj pochodnie i możemy skakać dalej. Teraz idziemy tam, rozumiem. Aha, tam kolejne te płytki rozwalające się. Jezus Maria. Nie dam rady. Tam chyba trzeba z rozbiegu. Chyba, że z miejsca się da. Spróbujmy z miejsca tym razem. Jezus Maria. Nie mogę tu się ruszyć kroku, bo od razu spadam. Jest za mało czasu, niestety. Aha.
No, jak widzicie, tak też można sfejlować. No, come on! Co ja zrobiłem takiego, że wcześniej za każdym razem udało mi się wskoczyć? Kurde, no za pierwszym razem byłem najbliżej tego. A teraz robię jakieś głupie błędy. Dobra, udało się, uff. Zapalamy kolejną tutaj i możemy udać się dalej. Tylko czekajcie, czy tu nie było dźwigni? W którymś z takich pomieszczeń jest dźwignia, żebym ja nie pominął jej, ale tutaj chyba nie ma. Możemy skakać dalej, masakra jakaś, co tu się dzieje? Teraz tutaj i tutaj, to poszło sprawnie. Tam nam się pułapka dezaktywowała, jak widzieliście sami. I teraz tam musimy wskoczyć. Co też nie będzie takie proste, jak sami widzicie. Okej. I teraz musimy się udać tam, na prawo. W to prawe wejście, bo w tym lewym chyba byliśmy, z tego co pamiętam. A może... chyba z tego lewego zaczynaliśmy w ogóle tę wędrówkę z pochodnią, tak mi się wydaje. Dobra. No tak, bo tam były takie płytki do rozwalania. Jak ja mam to zrobić niby, przepraszam bardzo, z miejsca? Czy tam z miejsca? Nie doskoczę w życiu. Nie no, ona to przeskakuje. Oh god. Nie no, z miejsca to jest... Chyba, że taki skok z shifta, no nie wiem. Spróbujmy. Tak, chyba skok z shifta, ale... Niestety nie udało się. Dobra, teraz się udało. Zapalamy tutaj kolejne kadzidełko. No come on. I tam mamy dźwignię, jak sami widzicie. Tyle, że to nie koniec zabawy z pochodnią. Możemy ją na chwilę rzucić, żeby tę dźwignię właśnie pociągnąć. Bo z pochodnią tego nie zrobimy. Tu nam się jakiś płomień wyłącza. Okej, żeby dostać się na górę. Za pomocą tej dźwigni. Teraz musimy się wrócić. Podnieść tylko. Oh god. Dobra, już mam dość tego poziomu, powiem wam szczerze. I teraz... Aha. Czekajcie, bo ja nie za bardzo ogarniam, gdzie mam skoczyć. Tu nie doskoczę chyba raczej. Muszę tam bardziej na lewo. Chyba tu muszę skoczyć. Ale, droga Laro, wciskam Alt, to proszę cię skocz, a nie zsuwaj się. Dobra, udało się. Teraz znowu na tamtą płytkę zasraną. Teraz mi się pewnie nie uda. A, udało się. Tak, i teraz musimy skoczyć w tę mańkę, tutaj na górę. I teraz tak, niech to was nie zmyli. Ten płomień cały czas się tutaj pali, jak widzicie. Z tym, że on się wyłączy, jak tylko tam skoczymy. Chociaż, jeżeli zrobimy to w sposób nieumiejętny, no to się zapalimy. Trzeba jakby skoczyć na samą krawędź, żeby Lara po prostu się nie zapaliła. Bo jak sami widzicie, tak, on się wyłącza, ale jak widzicie, łatwo się zapalić. Trzeba... O właśnie. Kurde, nie. Proszę, krok do przodu. Poczekajcie, może bardziej na lewo? Tak, chyba bardziej na lewo trzeba, ale teraz nie wyszło. Kurde, jak ja to robiłem zawsze? Nie no, tak ewidentnie się nie da. Chyba, że bokiem. Jakoś bokiem skoczyć. Albo tyłem. O, 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 o. Ale teraz mi nie wyjdzie, bo to trzeba tam skoczyć. O, to jest bez sensu, bo muszę się cofnąć, nie zdążę. Dobra, czyli tyłem albo bokiem jeszcze. Nie no, nie tu. Czytaj wcześniejszy. Tutaj też będę miał kłopot, jak widzicie. Kurde. Musiałem się spieszyć i dlatego nie obróciłem się do końca. Tak, wbiec tak też nie można, bo ten ogień niestety nas podpala, chyba że... Nie no, o Jezus Maria, udało się. Teraz mi się nie uda. No tak, zajebiście.
Och, kat, za szybko się poddałem przy tamtym skoku. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. Come on! Jak mi się to udało wtedy, że ona tam wskoczyła? Nie no, Laro! Nie rób mi tego. Czemu ty skoczysz w ogóle w stronę, w którą nie chcę, żebyś skakała? Teraz się podpaliłem. Już mam dość, powiem wam szczerze. No nie zdążę tam skoczyć, kurde. Muszę ten obrót zasrany zrobić. A do tyłu... poczekajcie, jeszcze jeden mam pomysł. To można zrobić oczywiście na różne sposoby, tak? Akurat ja robię to tak. Jezus Maria, udało się. Ale na fuksie. Dobra, podpalamy pochodnie i... kończmy jak najszybciej z tym levelem, bo już mam dość. Dobra, podpalamy. Co się zadzieje? Teraz te mosty chyba się rozwiną, z tego co pamiętam. Na bank, tak jest. Okej, okay. I tam w jednym z przejść będą deski takie, które trzeba zjarać, żeby się dostać dalej. I dlatego jeszcze wciąż pochodnie musimy zatrzymać ze sobą. W ogólnie, tak, nowe słowo. Ogólnie pomysł na poziom jest naprawdę spoko. The Torch Challenge, skakanie z pochodnią. I ta pochodnia jest tutaj motywem przewodnim. Naprawdę poziom, pomysł zajebisty. Gorzej, że po prostu ja nie lubię zabaw z pochodniami, dlatego nie przepadam za tym poziomem. A tak to ogólnie naprawdę poziom jest ciekawy i ma ciekawe rozwiązania. Ale jest ciężki, no ale jakoś daliśmy radę. Już teraz z pochodnią nie będziemy mieli już nic do czynienia w tym poziomie. Więc w końcu się jej pozbyliśmy. I całe szczęście. Dobra, teraz zeskoczymy sobie tam na dół. O co ja się odbiłem? Dobra, nieważne. Teraz tak, tutaj gdzieś jest płytka. Tak, to jest płytka, na którą trzeba przesunąć blok, żeby coś się zadziało. Zaraz to zrobimy. Tylko weźmiemy sobie tutaj flary. Ja pamiętam o sekretach, nie martwcie się. Na razie jeszcze nie byliśmy w żadnym miejscu takim, żebyśmy mogli go zdobyć. Tutaj mamy właśnie odznaczający się blok do przesuwania. Czy ja wskoczę teraz tam? Nie wskoczę oczywiście. Będę musiał go okrążać kilka razy. Okej. Ta muzyka mnie troszkę denerwuje, ale mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Tak, i tam jest właśnie klucz, jak sami widzicie, leży tam. Nie wiem, czy będzie to widać, ale zaraz wam to pokażę. Ale najpierw już przesuńmy ten blok do końca, na miejsce, gdzie on powinien stać. Dobra. Tak, a ten klucz nam się przyda do przejścia po drugiej stronie, bo oczywiście nam się rozłożyły dwa mosty. Tutaj byliśmy po ten klucz, a po drugiej stronie właśnie tego klucza użyjemy. Tak, to jest Golden Key bodajże, nie wiem jak on się tam nazywa. Przypuszczam, tak jest, Golden Key. Tak, i po prostu ten blok, który przesunęliśmy, otworzył nam drogę powrotną, czyli nasypał nam tutaj piachu tego. Tak, tylko droga Laro, mogłabyś tam łaskawie wskoczyć. Dziękuję. Tak, i dzięki temu możemy teraz wyjść i wrócić. Tu był powrót. A nie, nie tu. Gdzie jest wyjście stąd? Tam, Boże Święty. Czyżby kolejne ważki nas zaatakowały teraz? Chyba nie. Przynajmniej nie słyszę tego charakterystycznego dźwięku. Dobra, tutaj używamy klucza. Nie, żadnej ważki nie ma. I lecimy dalej. Teraz, co tu było? Ja nie pamiętam za bardzo. A, dobra, pamiętam. Tu będzie czasówka, którą będzie trzeba w miarę szybko zrobić i ona będzie tutaj na styk. Ale nie jest ona jakoś mega skomplikowana, po prostu trzeba skakać w odpowiednich miejscach, z samej krawędzi najlepiej. Żeby po prostu nie wpaść do tej lawy, tak? No bo to nas od razu zabija. Więc nie jest to skomplikowane. Jak sami widzicie, na styk. Czy tutaj coś leży?
Teraz już przejście się otworzyło, więc na spokojnie. A to, ta dźwignia nam oczywiście zamieni lawę w wodę. Jak sami teraz zobaczycie. Teraz już lawy nie będzie i będziemy mogli sobie pływać i eksplorować po prostu wszystkie te pomieszczenia, które dotychczas zbadaliśmy. Bo ogólnie tam były dźwignie podwodne, tak? I teraz będziemy mogli je pociągnąć, żeby przejść sobie dalej. Tak, tutaj też nam się wszędzie woda wlała, jak sami widzicie. Dobra, więc zapisik i możemy wracać, tak myślę. Tyle, że teraz zdobędziemy sobie pierwszy sekret w tym poziomie, pierwszy z trzech. I on znajduje się w tym miejscu. Zrobimy taki myk, taki skoczek i tutaj mamy takie przejście. I właśnie w tym miejscu jest sekret. A więc podnośno wszystko, wszystko. Mamy pierwszy sekret. Możemy już wrócić do głównej sali. Tutaj już w tym pomieszczeniu nic nie ma. Więc wracamy. Boże, jak zwykle te drzwi mnie tak straszą. Dobra. I myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie odcinka. Ważka żadna nie leci, nie leci. W następnym odcinku sobie będziemy eksplorować oczywiście tam te rejony, które zalaliśmy wodą. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!